Cześć wszystkim, z tej strony Kelo4, witam was w kolejnym odcinku Biomutanta. Tak jak, no w sumie zacznę jak zawsze. W poprzednim odcinku udało nam się już zdobyć pół posterunku. Teraz będziemy brać i uderzać w ich główną bazę. Tak naprawdę zobaczymy jak nam pójdzie, ale pewnie już zauważyliście, tak? Pobawiłem się trochę z modyfikacjami broni, zaraz wam pokażę co się zmieniło w naszym ekwipunku. Ogólnie tak, postać też przebrałem. No też po prostu postać przebrałem w jakieś lepsze rzeczy, które poznajdowałem, bo także byłem w poprzedniej lokalizacji tego miasta zniszczonego i okazało się, że tam naprawdę dużo było rzeczy do zebrania. Teraz właśnie nie będzie widać. O, na przykład mamy taki kapelusz, ale ja wolę chodzić bez kapelusza, wiadomo, wygodniej będzie. Przynajmniej twarz naszej postaci będziemy widzieć. No i co? Poza tym, że zmieniliśmy ubiór, stworzyliśmy naprawdę zajebistą broń. Naprawdę, jestem w szoku, że udało nam się z tych rzeczy zebrać taką broń. Tutaj zwykły tak jakby zacisk przedłużyłem na ostrze, aby zwiększyć zadawane obrażenia. Oraz mamy tutaj naprawdę petardę. Mamy petardę, bo jak widzicie już tutaj w prawym rogu, z tej broni co drugie... Inaczej. Zabójstwo dokonane tą bronią... Zabójstwa dokonane tą bronią leczą podwójną wartość zadanych obrażeń. Czyli mamy w końcu broń, która będzie nam przywracać życie. No, tego jest dobrze zmodyfikowana i naprawdę zadaje duże obrażenia. Jeszcze ta trucizna, która będzie zadawała dodatkowe obrażenia, nawet jak nie będziemy walczyć z przeciwnikiem. Dobra, wydaje mi się, że tyle na wstęp wystarczy. Idziemy walczyć z naszym głównym przeciwnikiem. Dobra. Zobaczcie jeszcze jak się zajebiście świeci. No po prostu cudowna jest ta broń. Bardzo dobrze, że cofnąłem się do poprzedniej lokalizacji, żeby to wszystko nazbierać. Okej. To jeszcze nasi? Sądzi, że lepiej dla ciebie byłoby nie pokazywać się za dnia. No ale dla mnie nie. Mówi, że miło się z tobą rozmawiało. Okej. O, widzę, że fajna będzie potyczka z przeciwnikiem. Idziemy do nich. Okej. Podejdźmy. To chcesz się bić? Mówi, że trzeba uderzyć tam, gdzie zaboli ich najbardziej. A to są nasi. Zadać im jak najwięcej cierpienia i pokazać, że twoje plemię będzie ich utrapienie. A wiecie o czym zapomniałem? Zapomniałem włączyć stoper. Dajcie mi 2 minuty. Zaraz ustawię. I... Dobra. Oczywiście nie umiem tego czysto zajebiście przygotować się do odcinka. Zawsze może jakiś bezbek zajebać. Dobra. Muszę to jeszcze przeczytać. Mówi, że trzeba uderzyć tam, gdzie zaboli ich najbardziej. Zadać im jak najwięcej cierpienia i pokazać, że twoje plebie będzie ich utrapienie. Niech rozpęta się chaos. Morderstwa, chaos i inne okropności są na porządku dziennym. Z pewnością wiesz, o co chodzi. I cyk. Czuję, jak mi pad wibruje. To pierwsza linia obrony. Zobaczymy, jak nasze nowe bronie się sprawdzają w walce. Oha, ja ich zamrażam. O Jezus, te obrażenia będą zbyt potężne. Dobra, ale... Dobra, to będzie proste. To granatociskacz. Ale chciałbym jeszcze zebrać. O kurwa. Oni nas strzelają. Okej. Wiem, że muszę tutaj coś przestawić. Ja mam do nich tam strzelać, czy co? Shit. No dobra, chciałbym to jakoś przejąć. Mogę to złapać? Okej. Idealnie, świetna robota. Okej, czyli o to chodziło. Shit.
Teraz. Kurde, garnij się. Chcę podskoczyć w odpowiednim momencie, żeby to odbić. Albo... Okej. I pierwszą linię przełamaliśmy. Okej, teraz trzeba trochę pomyśleć. Zakręć tymi kręciołkami. Z tego co widzę, zaczniemy tutaj. Ma być tak, z tego co widzę, tak? Tak. Teraz tak. No i tutaj zamieńmy. Do góry. Powinno być ok. No i dobrze. Tak, spuszczamy wodę z rzecznej wanny. A, czyli pod spodem lecimy. No dobra. Przetnij łańcuchy. I cyk po łańcuchu. Dalej. Okej. Musimy dalej się bić. Dobra, najpierw trzeba przeciwników pokonać. W tej klatce jest nasz pomocnik. Dobra, użyjmy tej mocy na nich. Nie mają nawet czasu na kontratak. Kurde. Dobra, ta broń jest tak dokokrzona. Teraz to będzie jak, nie wiem, jakby zabrać dziecku cukierka tak naprawdę, te pojedynki. Chodźmy go uratować, zawsze nas więcej będzie. Okej. Okay. No siema. Interakcja. Mówi, że nie cierpi tu zbytnio, ale cieszy się na twój widok. Ma nadzieję, że okażesz przeciwnikom taki szacunek, jaki oni okazali tobie. Nie będzie litości. Gdyby tylko był inny sposób, ale da z siebie wszystko. Załączasz? Chyba tak. Okej. Okay. Tu widzę, że też dużo będziemy mieli będę miał do zwiedzania po odcinku. Okej, okay, wchodzimy. Ładzik z bronią, ale nic tu nie ma. Poza tutaj. Jakiś młot dostaliśmy? A nie, to spluwa. I o wiele lepsze ma obrażenie od tej naszej. Dobra. Wyposażyć teraz? Czekajcie. Ja zmienię. Moduł zapalający. Okej. Okay. Ale ja bym i tak zmienił na razie na tą naszą broń. To mam. Wyłączyłem. Dobra, mam nam nasze ostrze ustawione. Idziemy do przodu. Strzelec wyborowy. To rusztowanie wygląda niepewnie. Czyli po to była mi ta broń? Lepiej unikaj czerwonego promienia. To druga linia obrony. Okej. Okay. No to mogę jakoś zniszczyć? Stój, stój. Chciałem zniszczyć ten słup. Czerwony oznacza niebezpieczeństwo. Dobra, zrobiłem unik. Uciekaj. Weźmy go pod ścianę, będzie o wiele prościej. Nie no, przekokrzona jest teraz ta broń. Dobra, go mogę szybko załatwić. Nie mogę się najpierw tego strzelca pozbyć?
To nie będzie proste. Mogę czy nie mogę? Ej, niby mogę. O kurwa. Dobra. Dobra, uciekaj stąd. Aha, o to chodzi. No chodź. Leci! Pewnie wystarczy mocno walnąć, by się rozpadła. No chodź. Jeszcze raz, dobra. No dawaj, z całej siły uderz. Nice. Zgaszone. Beczkownik! Walnij w to, by wypadła beczka. Następnie skieruj ją w stronę bramy i rozwal. Aj, sir. Dobra. To mogłoby wybuchnąć. Strzel w nią i patrz, jak wybucha. Bum! Zapraszamy do środka. Chwilę, jeszcze już tutaj prawie podejdę. Tu nic nie ma. Kurde, trochę pucha. Też nie ma... Aha, dobra, są nasi. Boże, już się wystraszyłem, czy to przeciwnicy. Posterunek należy do twojego plemienia. Okej. Czyli w końcu główny cel misji wykonaliśmy. Mówi, że przez ciebie są słabsi, ale się nie poddadzą. Miriadzi. Sifu ci dziękuję. Wasze plemię rośnie w siłę. Mhm. Gdzie sklepy powstają. Ja chcę się bawić z takim kijem. Plemienna broń. Że zdobycie posterunku świetnie ci poszło. Możesz teraz nosić plemienną broń. Będę to nosić z dumą. Mówi, że nie każdy może dostąpić takiego zaszczytu. Przedawniony mówi, że stara się być na bieżąco, jednak widzi, że czynisz spore postępy, by zażegnać konflikt między plemionami. A, wybijając ich nawzajem. Podejrzewał, że dogadasz się z plemieniem Jagnich. Przyszłość pokaże, co przyniesie ten sojusz. Wygląda na to, że dobrze dogadujesz się z plemieniem Jagnich, co nie powinno nikogo dziwić. W końcu łączy was dość mroczne spojrzenie na życie. Nie zaprzeczam. Przedawniony podkreśla, że rozwiązanie konfliktu plemiennego nic nie da, dopóki nie pomożesz w walce ze światożercami. Okej. Okay. Dźwięk nadchodzącej zagłady. Wizje przedawnionego o nieuchronnej katastrofie są prawdziwe. Należy się zająć Puchciem Chrumem. Och, ty Puchciu. Mówi, że nadszedł czas stawić czoła Puchciowi Chrumowi na krańcu wschodniego korzenia. Glutomir stara się sprawić, by jego ślizgosiupnia była w stanie pokonać falę w drodze do światożercy. Ślizgosiupnia, czyli to jest jakiś, nie wiem... Jak na placu zabaw macie zjeżdżalnię. Przedawniony mówi, że musisz się tam wybrać i sprawdzić, czy możesz pomóc. No spoko. Okej, widzę, że tu też, ale mnie interesują te sklepy, tak? Bo jeżeli pokażę wam... Na ekwipunku pełno tego złomu tak naprawdę. Ja coś muszę z tego złomu zrobić. Wyposażenie to nie... Części do broni, narzędzia. Znaczy, kurde, wybiorę zaraz jakąś rzecz, to będziecie to widzieć. Ale nie to. Chodzi mi o zezłomowanie, to się na takie jakby części brało i rozkładało. Więc na pewno coś muszę w sklepie z tego kupić, tak? Więc teraz jeszcze chcę tu chwilę zostać, zobaczyć, gdzie te sklepy się tworzą. Gdzieś tutaj?
Nie ma na tobie suchej nitki. Nice. Jeszcze deszczu nie widziałem w tej grze. O, ale tutaj się to poszerzyło. I tu są te całe stoiska, dobra. Interakcja. Weź mi, co ty masz. Chcę wiedzieć, dlaczego jeszcze nie udało ci się ostatecznie zniszczyć świata. Już wcześniej nie był w dobrym stanie. Nie ma nic więcej do dodania, więc to nie problem. No dobra, okej. Okay. Ale wiecie, co zrobimy? Jak już ten deszcz pada... Życie dać, inteligencję... Szybkość poruszania się... A dajmy w szczęście ten jeden punkt. Wydaje mi się, że na tym moment i tak mamy dość silną postać. Ale co ja chciałem? A, wiem, co chciałem. Dobra. Sprzęt, jeżeli jest moment z deszczem, to czemu by tak... No właśnie, kapelusze nie ustawić. Czy ten kapelusz mi strasznie przypomina anime. One Piece'a. Jak nosił główny bohater, Monkey D. Luffy. Okej, interakcja. Oj, mamy kolejny kapelusz. Ale ten nie jest lepszy od tego naszego. Wiem, że coś będę mógł więcej z tymi stoiskami zrobić. O, ale tu coś jest ciekawego. Kiedy Lupa Lupin grasuje po okolicy, warto mieć możliwość rozmowy z mieszkającymi daleko przyjaciółmi. Jest tyle do powiedzenia, a tak mało czasu zostało. Podobno jest jedna gadkobudka, którą będziesz w stanie naprawić. Okej. Okay. Jakiś ala pewnie telefon, tak? Pytajmy się dokładnie, co to jest. Mówi, że to szklana skrzynka, w której stoisz i rozmawiasz z kimś, budka telefoniczna. Kto stoi w identycznej skrzynce gdzieś indziej. Nie ma tu gadkobudki. Zauważysz jakąś bez problemu. Są duże. Kiedy już ją znajdziesz, spróbuj ją podłączyć, żeby można było przez nią gadać. Może będzie w stanie porozmawiać z mieszkającymi daleko przyjaciółmi. Uj. Myślimy... Coś za coś. Sądzi, że w ten sposób możesz zbić fortunę. No na pewno. Okej. Okay. Chociaż to nie to. Znaczy nie to, no wątpię, żebyśmy znaleźli gadko budkę. O, a tu co? To jakiś kolejny sklep. Zajebisty sklep w sumie. Nie zdziwi się, jeśli znów się spotkacie. Czyli przerzucanie gnoju. Nie wiem, czemu to jako sklep porównałem. Dobra, zobaczmy, co jest tu. Mieszkanie, widzę sporo skrzynek. O! Nawet spoko ci wam powiem. Spoko ci powiem, no. To już epicka historia. Jej zakończenie zależy od ciebie. No i kolejny. A ten już jest słabszy. Od razu zesłomujmy. Właśnie o te części mi chodzi ze słomu. Na pewno mogę coś kupić za nie. Przydatna rzecz. Jakieś schematy czy coś takiego. No tu jest skrzynek, widzę. Plecak. Złomuj, to mi też nie jest potrzebne. Rozwalone na części pierwsze. Okej, a my idźmy do przodu. O! Dobra, nara. A nie, gdzie my dojdziemy? Nasza baza, jeszcze nie ogarniam tej bazy, gdzie mam się udać, żeby gdzieś iść. Aha, zrobiłem kółko. Nice. Siema widzu, jeśli podobają ci się moje materiały i chcesz mi pomóc w rozwoju tego kanału, zostaw suba, pierdolnij dzwonek oraz powiadom swoich znajomych. Ja już ci nie przeszkadzam w dalszym oglądaniu. Trzymaj się. Nara.
Mogę tu wyskoczyć? Nie, ale tu? Wysoko jest dość? Nie jest tak wysoko, jakby myślałem, że będzie. Dobra. To teraz mamy cel. Odwiedź Glutomira. Ojojoj, czy ja... Idziemy normalną drogą, już nie będziemy świrować. Okej. Tu widzę. O, kolejny... Jak to się nazywało? Przypomnij mi. Drogowskaz, o. Zobaczmy. Okej, mamy to kolejny drogowskaz zapisany. Idziemy dalej. I dość sporej wielkości ten posterunek zdobyliśmy tak naprawdę. To gnuń. Łatwy kąsek dla lupa lupina. Dla innych to z kolei doskonały wierzchowiec, którego łatwo oswoić, jeśli da mu się jeść. Pest kopasza, czyli pożywienie dla gnuni. Teraz jak to tylko zrobić? Oczy te rzeźką bryzę. Aha. Interakcja. Ja myślałem, że jakoś lepiej to będzie wyglądać tak naprawdę. No ta wierzchowiec, wiadomo, do przemieszczania się. Jak chcecie, to sobie w wolnej chwili przeczytajcie. Tyk. Jakaś duża różnica? Ja wiem, czy on tak szybciej biegnie. Miejsce odpoczynku. Udało ci się znaleźć miejsce odpoczynku. A wierzchowiec nie atakuje. Skakać skacze, dobra. Jak chcę wyjść, to tym. Jeszcze zobaczyć, ile mam tego życia. Nie to. Dobra, czy wydaje mi się, że mam całe. Idziemy dalej. Jak przytrzymam, będzie sprint? Będzie. Raczej ściutko, nic tu nie ma. Kolejny drogowskaz. Dobra, zejdź z tego. Zobaczmy, co to jest. Okej, okay, kolejne punkty... Boże, punkty psioniczne. A czego się potem wykorzystamy? Tam boja widzę. Oto i stacja głębinowa. To kryjówka Glutomira. Okej. Okay. Nawet nie wiemy tak naprawdę, czy Glutomir to nasz przyjaciel, czy nie. Albo ja po prostu nie zwróciłem uwagi, jak to nam było tłumaczone. Dobra, zejdźmy już z niego. Mogę tu w jakiś sposób wejść? Nie z drugiej strony. Zbyt proste by to było. Okej. Okay. Zejdź. Opowieść będzie się toczyć, póki ktoś będzie jej słuchał. Mhm. Dobra, schodzimy do jakiejś podziemi. Dobra, idziemy tu teraz. Musieli zejść niżej? Chyba tak. Teraz jak zejść i się nie zabić? Bym zaryzykował skokiem do wody, czy to mądre posunięcie? Z jednej strony chuj, ewentualnie umrzemy. I cyk. Okej, mamy. Od razu drogowskaz na drodze, też zapiszmy. Motyw zapisywania jest piękny, naprawdę. Nasikaj na znak, żeby się zapisało. Ej, ale tak wam szczerze powiem, naprawdę dość potężny posterunek zdobyliśmy. No. Tu kolejne misje będzie co? Przejmij wrogi posterunek. Przejmij wrogi posterunek. Okej. Okay. Dobra, my idziemy do Glutomira. To nie jestem przyjaciel z dzieciństwa? Mówi, że dobrze znów cię spotkać. Mówią na niego Glutomir.
Może pamiętasz go z przeszłodni, gdy próbował uczyć cię pływać? A, czyli dobrze myślałem. Glutomir mówi, że zawsze uważał cię za prawe dziecko. Nadal wyczuwa w tobie dobro, nawet z daleka. Wania? Glutomir mówi, że wspomnienia bledną zaskakująco szybko. Wszyscy składamy się z kawałków tego, co pamiętamy. Tylko razem możemy je złożyć w kompletną historię. Chcę opowieści o dzieciństwie, podziękuję. Pamiętam go. Okej, ja również cię pamiętam. Wie, że łatwo go zapamiętać. Nikt nie jest równie szalony. Jest jedyny w swoim rodzaju. A jaki narcyz? Że wracasz, by zmierzyć się z Lupalupinem. To było twoim przeznaczeniem przez wszystkie te lata. Mówi, że tamta katastrofa nie pokonała drzemiącej w tobie prawości. Iskra twojego dobra świeci tak samo jasno jak niegdyś. Teraz musisz to sobie przypomnieć i przejść do czynów. Twoje życie to twoje życie, a nie historia, którą ci o nim opowiedziano. Pragnę zemsty. Rozumiem, dlaczego szukasz zemsty, jednak uważasz, że nie uświadamiasz sobie, jak będziesz się czuć, gdy już jej dokonasz. Dobrze. Widzisz? Moja strona. Do boju, mroku. Teraz pytanie. Bo te odpowiedzi nie są takie, nie wiem, nastawiające. Jak wezmę no cóż, to pewnie się pojawi dobro, ale wydaje się jasne. Pierwszy odruch czasem bywa zgubny. Właściwy wybór to zawsze najfajniejszy wybór. Następnym razem spójrz na to z sercem. Mroczny mrok w mroku. Mroczny mrok w mroku. I tak. Spisał już świat na straty. Nawet po glucie nie zostanie ślad. Żałuję, że przez ciebie glut zrobił się jeszcze bardziej glutowaty. Zastanawia się, dlaczego bujasz się z plemieniem jagnich. Oni by tylko gniazdowali. Zero rozrywki. I tak. Ale wróćmy do gluta. Wie, że wczoraj już przeminęło. Tylko to, co zrobisz dzisiaj i jutro, pozwoli ci ruszyć naprzód. Musisz odłożyć przeszłość na bok, przynajmniej chwilowo. Nie może opuścić stacji głębinowej, bo zanieczyszczenia uszkodziły izolację jego skafandra. Musisz zebrać odpowiednio dużo złomu, by naprawić jego ślizgosiupnie. Zacznij od tego starego wraku na zewnątrz. Okej. Wróć, kiedy zbierzesz złom. Nie ma czasu do stracenia. Jeśli chcesz, by ślizgosiupnia była w formie pozwalającej stanąć do walki z puchciem chrumem. No dobra, ale wiem, kim jest Lupalupin tak naprawdę. A ten, jak to się nazywa, puchcia chrup, to w ogóle nie ma nic, nie było żadnych wspomnień o nim. Nie, to jest jakiś pomagier tego Lupalupina, czy co? Bo według mnie to w ogóle nie zostało wytłumaczone. Chyba, że ja naprawdę chujowo słucham. Czy ślizgosiupnia jest w złym stanie? To nie tak, że od razu pójdziesz w niej na dno. Po prostu wymaga usprawnień, by przewieźć cię przez gęstego gluta w pobliżu puchcia chruma. Okej, ale jeszcze wracając do tego złomu. Chyba w końcu mamy powiedziane, o co chodzi ze zbieraniem złomu. Ja myślałem, że złom będę mógł zamieniać na jakieś części, apteczki i tym podobne. Ale one będą do jakichś takich, nie wiem, chyba misji ala nietypowych, tak? Nie, że udaj się tam, tylko przedostać na przykład przez wodę. Taki no, przykład rzucę kolejny, nie wiem, latanie. Dawno temu. Dobra, no wydaje mi się, że wszystkie części są. Wejdź do tunelu ściekowego. A mogę jeszcze o czymś z tobą pogadać, czy nie? Nie powinien musieć ci przypominać, że potrzebuje złomu, żeby ulepszyć ślizgosiupnię. Okej.
Czyli w sumie spotkaliśmy naszego kolegę, który nas uczył dość nieudolnie pływać. No i teraz mamy zabrać dla niego złom. Tu widzę, że się świecą po bokach. I ogólnie się wejść do tunelu ściekowego. Się zastanawiam, czy... W sumie ten złom to będzie, nie wiem, jakaś niesamowita przygoda, czy ewentualnie to samemu zrobić. Dobra, tu mamy schody. Mam pytanie, wam zacina wam ten filmik? Bo jak ja gram w tą grę, to mi się wydaje, że mam takie lekkie spadki FPS-ów. Bo nie wiem, czy to jest moja wyobraźnia, czy nie. Patrzmy, co jest za tymi drzwiami, bo jestem ciekawy. Nic nie mogę zrobić. Ach. Okej, idźmy i zobaczmy, co tu będzie. My już nam zostało blisko do końca odcinka. Ale ewentualnie możemy tu podejść. Jeszcze coś się was na koniec zapytam. Jestem ciekawy, jaka będzie wasza reakcja. To jest na dole czy na górze? Okej, zejdę na dół. Nie, czy ja kółko zrobiłem? Chyba nie. A tu jest ten śluz, dobra. Dobra, kawałek możemy w sumie jeszcze przejść, jeszcze nie ma pół godziny. Dobra, jesteśmy w środku, tak? Co tu jest? Dostań się przez tunel. Okej, to mamy do góry. Wsłuchaj się w dźwięki nocnych stworzeń. Ej, czuję, że tu będzie ciekawie dość. Znajdź sposób na obniżenie poziomu gluta. Czyli gluta to jest ten cała woda? Ja mogę... Równowaga jest kluczowa. Myślałem, że jeszcze musiał... Ojojoj, to serio na tym polega? Kurwa! Umieram, co? Umieram, wiedziałem. Czyli ta woda jest aż tak zakażona. Powtórz od ostatniego punktu kontrolnego. Czyli ja muszę utrzymać się. Muszę utrzymać... Boże. Stabilność. O. Stabilizację mieć. Dobra, wiecie co? Teraz, dopóki mam czas, w sumie to mogę wspomnieć. Chcecie, żebym wam pokazywał też zdobywanie kolejnych... jakby posterunków, czy mam to zrobić samodzielnie? Napiszcie w komentarzu. Bo w sumie to będzie pewnie polegało na tym samym, co zdobycie tego posterunku do końca. Podziemne stworzenia nie cackają się z nikim. Okej, próbujemy jeszcze raz. O, leki, nie świruj zbyt mocno. Doskonała równowaga. Ojo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 j
Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że w tym miejscu możemy zakończyć odcinek. Mamy półgodzinne nagranie tak naprawdę. Odcinek też uważam za udany. Udało nam się w końcu zdobyć ten posterunek. Tak, mamy kolejne cele teraz. No i tak jak was prosiłem, nie? Napiszcie, czy chcecie, abym kontynuował z wami zdobywanie tych posterunków. Mam po prostu samemu je zdobyć. Dobra. Ja się z wami... Dziękuję za obejrzenie odcinka. Ja się z wami żegnam ogólnie. Pamiętajcie o zostawieniu suba. Komentarz, no komentarz głównie z tym pytaniem. Czy chcecie, abym zdobywał te posterunki teraz, jakby nie idziemy? Bo mi się wydaje, że zdobywanie ogólnie posterunków to nie jest główna fabuła. O, tak to ujmę. Bo teraz zobaczcie, zostaliśmy od tego odcięci i mamy zrobić w ogóle co innego. Dobra. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. W sumie na no.